Cześć Wam wszystkim. Nie wiem, czy pamiętacie, jak w zeszłym roku nagrywałem filmik o tym, że akwarystyka jest w poważnych tarapatach i że powoli, że tak powiem, zbliża się dramat na rynku akwarystycznym i ogólnie na zoologicznym. No i niestety byłem złym prorokiem. W tym momencie dochodzą mnie naprawdę niepokojące sygnały. Czołowe firmy na polskim rynku zajmujące się zoologią są na skraju przepaści. Dużo osób zwalnia ludzi, jeszcze więcej po prostu straciło płynność finansową, nie są w stanie płacić na bieżąco swoich faktur. Sytuacja jest na tyle poważna, że nie można ufać nikomu z branży zoologicznej i nikomu dawać w kredo ryb z racji tego, że po prostu firmy straciły płynność i nawet to, że ktoś jest naszym przyjacielem i robił z nami interesy od bardzo, bardzo długiego czasu, nie powoduje, że będzie nam w stanie zapłacić pieniądze w terminie, co dodatkowo powoduje, że sytuacja na rynku zoologicznym jest dosyć mocno dramatyczna, no bo ciężko tutaj w jakikolwiek prowadzić sposób biznes, jak nie można przewidzieć, czy się będzie miało pieniądze na rachunki, czy nie. Także tak to wygląda. Jest ogólnie kiepsko. Myślę, że ten rok przyniesie potężne załamanie na rynku zoologicznym. Zostaną tylko osoby, które miały zgromadzone największy kapitał do tego, żeby po prostu przetrwać ten trudny czas. Ewentualnie osoby, które po prostu najbardziej przycisnęły pasa i udało im się przetrwać ten trudny okres, ale te firmy, które przetrwają, na pewno zmienią strategię i już nie będzie firm, które ścigają się, cześć, które taniej sprzedadzą towar, tylko po prostu akwarystyka słodkowodna i morska stanie się jeszcze droższa niż do tej pory, bo będzie głównie ona niestety towarem luksusowym dla osób dużo bogatszych, a osoby biedniejsze będą miały dużo bardziej ograniczony dostęp do ryb z racji tego, że nie da się legalnie, zgodnie z polskim prawem, prowadząc działalność, produkować i sprzedawać ryb tak, żeby były one tanie. Jest to zwyczajnie niemożliwe.